klasy pierwszej B, którzy dzisiaj przystąpią do ślubowania pierwszoklasistów, uroczystego pasowania na ucznia klasy pierwszej. Zanim rozpoczniemy uroczystość, bardzo prosimy księdza proboszcza o modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy dzisiejszych studentów, którzy rozpoczną rok szkolny i w ogóle nauczanie języka polskiego, historii, tradycji polskiej w naszej szkole imieniem księdza błogosławionego księdza Jerzego Popieluszki. Serdecznie witamy rodziców i proszę powstać, pomodlimy się, aby nasi uczniowie zawsze byli jak najwięcej skorzystali z dobroczyństwa szkoły polskiej w naszej parafii, aby byli wzorowymi uczniami i również wzorowymi ludźmi. Módlmy się, Panie Boże, obdarzaj wszelkimi łaskami wszystkich nas tutaj zebranych, a szczególnie tych najmłodszych, którzy dzisiaj dostąpią pasowania na ucznia w szkole imieniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Otaczaj wszelkimi łaskami, a szczególnie łaską zdrowia, zachowaj go wszelkiego złego niebezpieczeństwa i błogosławię w każdym dniu ich życia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Witam serdecznie wszystkich gości, którzy zaszczycili naszą szkołę w dniu dzisiejszym swoją obecnością. Panie, panowie, już za chwilę w tym miejscu odbędzie się niezwykła uroczystość. Nasi najmłodsi pierwszoklasiści złożą ślubowanie i staną się prawdziwymi uczniami polskiej szkoły imieniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Proszę o wystąpienie uczniów klasy pierwszej B. Jesteśmy pierwszą klasą B. Szkoły imienia błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Naszym wyczuciem jest Pani Ania. Lubimy śpiewać. Lubimy tańczyć. Lubimy pisać. Lubimy wyczuć. Lubimy malować. Lubimy chodzić na wycieczki. Lubimy chodzić na wycieczki. Już dobrze. Sprawdźmy, co potraficie. Kto ty jesteś? Ola Kmały. Jaki znak twój? Ozie białe. Czym twa ziemia? Mój ojciec znał. Czym zdobyta? Białą blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polskę wierzę! Brawo, brawo! A jak się nasze barwy ojczyste? Jakie są nasze barwy ojczyste? Powiewa flaga, dewiacze zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwie. Czerwień to miłość, biel serdeczysty, inne są nasze barwy ojczyste. Mamy parę gadów i spóźniackich chórem oraz tych, co piszą jak pula pazura. Ale kiedy z nami skończą się kłopoty, już my wszyscy panią przekonamy o tym. Thank you.
oddaję głos pani dyrektor. Dziękuję wszystkim pierwszakom. Przygotowaliście się bardzo ślicznie do dzisiejszej uroczystości. Myślę, że jesteście gotowi do pasowania i uroczystego ślubowania na ucznia klasy pierwszej Szkoły Polskiej Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Gotowi jesteście? Tak! Proszę wszystkim o powstanie, poczet sztandarowy wprowadzić. Wszyscy baczność. Wszyscy baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co na mocy przemocnęła szablą odwierzemy. Marsz, marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przemodem złączym się. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie. Proszę, rodzice mogą usiąść. Proszę teraz wszystkie dzieci, aby wyciągnęły prawe rączki do sztandaru naszej szkoły i będziemy ślubować. Przeczytam ślubowanie. A potem zapytam was, czy ślubujecie. Ja, mały uczeń tej szkoły, przyrzekam wszystkim dorosłym, szczególnie mamie i tacie, że będę pilnie się uczył, wypełniał wszystkie obowiązki i zadania ucznia, tak, aby przynieść zadowolenie sobie i rodzicom, a także szanować wszystkich dorosłych, jak przystało na wzorowego ucznia tej szkoły. Czy ślubujecie? Tak! Jeszcze raz zapytam. Czy ślubujecie? Ślubujemy! Ślicznie, opuśćcie swoje rączki. Prosimy teraz rodziców o ślubowanie. Przeczytam tekst ślubowania. Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest moim skarbem. Słuchać uważnie, o czym mówi. Pamiętać, że każdy uczeń uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. Przytulać je często, cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata, kiedy jest ono małym dzieckiem. Czy ślubujecie? Ślubujemy. Po ślubowaniu. Dziękuję. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Rodzice mogą usiąść. A teraz przystąpimy do uroczystego pasowania wszystkich pierwszoklasistów. Zejdźcie na bok, żeby was nauczyła. Zejdźcie na dwie strony na bok. Antosz Falandysz. Zosia Górek. Natalia Haliniak. Vivien Carvas. Angelika Kobylarz. Natalia Kolakowska.
kosmiki na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Daria Kozioł. Adrian Piecyk. Adrianek, pasuje się na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Krystian Pietraszek. Krystian, pasuje się na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Daniel Puzio. Dominik Rogowski. Dominik, pasuje się na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Wiktoria Ruducha. Łukasz Świętek. Łukasz, pasuje się na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Tomasz Świętek. Tomasz, pasuje się na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Natalia Szperlak. Wszystkim uczniom gratulujemy. Zostali prawdziwymi uczniami naszej polskiej szkoły. Życzymy im samych sukcesów w nauce, samych szóstek w szkole i żebyście dotarli do klasy co najmniej 11. Życzymy wam tego. Dziękujemy bardzo wszystkim serdecznie. Zapraszamy dzieci na scenę. Można zrobić kilka pamiątkowych zdjęć grupowych. Dzieci, stańcie wszyscy razem, zrobimy zdjęcie grupowe. A potem wszystkie dzieci będą mieć mały poczęstunek. Pani tak samo. Święta zapraszamy. Chodźcie razem na liście. Zrobimy, wstańcie bliżej nas. Dziewczynki z przodu, chłopcy, proszę. Możecie sobie usiąść tam na rzecz. Usiądźcie sobie na schodku, niektóre dzieci. Nie wszystkie dzieci. Może, nie wszystkie. Może stać, mogą stać. Już stań, stań. Okay. Chodźcie wy tutaj. Chłopaki, usiądźcie. Wszyscy tutaj. Zostawimy was ładnie. Tak, żeby wszyscy byli na zdjęciu.
przejdź tutaj. Przejdźcie tam, tam, tam. Przejdź tu mi. Przesuńcie się. Ładnie? Okej. Usiądź się na ten linii sobie, żeby wszyscy byli tak samo. Wyżej, sobie wyżej, wyżej. O tak. Wyżej. O tak. I uśmiech wszyscy. Ksiądz też, bo poważny taki. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.